Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek. Tak, kolejny odcinek poradnika do Counter-Strike Global Offensive. Zaczniemy sobie tak, lokalnie z butami. Mapa standardowo Dedust 2. Tak, zagramy sobie na Dedaście właśnie. Tu nic nie zmieniam, nie? Dobra. Pierwsza sprawa. W sumie takie dwie podstawowe sprawy, jeżeli chodzi o zaczęcie grania w Counter-Strike'a. Jeżeli jesteś nowym graczem lub nie potrafisz wyjść z Silvera, to mam dla ciebie parę porad. Wejdziemy sobie do terrorystów. I tak. Pierwsza sprawa. Czułość myszki. Jeżeli masz możliwość ustawienia sobie czułości myszki w systemie, to mniej więcej daj sobie na 400. Nieważne ile tam masz, ale daj sobie na 400. Tak jest najbardziej chyba dobrze. Później wchodzicie sobie tutaj w pomocy i opcje, klawiatura i mysz. I tutaj macie czułość myszy. Ja mam zaznaczone 2.05 i na takim mi się najlepiej gra. Nie mam możliwości ustawienia sobie systemowo, więc niestety muszę sobie tak radzić. Po tej rundzie powiem wam, jeżeli chodzi o rozdzielczość, jaka jest podobno najlepsza, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a. Wiadomo, to są to wziąłem z oficjalnych stron, takich jak Epic Place, gdzie właśnie są statystyki od kogo, kto jakiej rozdzielczości używa, i większość pro playerów używa 4 na 3. No ej, co jest? Patrzcie, patrzcie, jak ja muszę się nastrzelać. Dobra, ejsik, ejsik, kochanie! Dobra, ale to na botach, nie? Pierwsza runda ace na botach. Co to jest? Dobra, jeżeli chodzi o rozdzielczość, to wchodzicie też w pomocy i opcje, ustawienia wideo, i tutaj nie musicie zmieniać rozdzielczości, wystarczy dać proporcje ekranu. Dajecie sobie 4 na 3, zastosuj i gracie na takim. Dobra. Zagramy kałaszkiem. Co chcę wam jeszcze powiedzieć? Aha, dobra. Niki, jeżeli chodzi o waszych pomocników. Tak, pomocników, bo jeżeli nie weźmiecie całej gry na siebie, będziecie kierowani. I co w związku z tym? Pyk. Sprawdzacie sobie jeszcze dodatkowo granatami, gdzie są przeciwnicy. Dobra, jeden CT. A nie, to mój. Ustawię sobie planta na shorta. Jeżeli naprawdę gracie z dobrymi graczami, to mają jakieś normalne niki, a nie jakieś kurde Scooby-Doo 083 albo cześć, umiem strzelać, jestem dobry, coś w tym stylu, tak? Wielu właśnie ludzi, którzy ma takie niki słabe, to po prostu, no jakby to powiedzieć, są cioty, którzy na pewno trolują i grać nie potrafią. Albo jeszcze gorzej, jeżeli twój teammate ma nick napisany cyrlicą, pamiętaj, zmutuj go po trzeciej rundzie, jak się nie da z nim dogadać, bo to wróży katastrofę na mecz. Naprawdę. Uwierzcie mi, ostatnio grałem matchmakingi z wieloma ruskimi i mam 8 przegranych. 8 przegranych z rzędu, bo grałem z ruskimi. To nie jest dobre. I patrzcie na minimapę. Minimapa jest naprawdę ważna. Bo jeżeli wam ktoś nie poda infa, to niestety musicie zwracać uwagę na minimapę. A wielu ludzi na przykład, nie wiem, dajmy na to, jest 5 Polaków, nie? Jest 5 Polaków, dajmy na to, w jednej drużynie.
I na przykład rozmawiacie z kimś, tak, z jednym Polakiem. Z jednym Polakiem rozmawiacie, a trzech w ogóle się nie odzywa, nie podaje infa, zginie, nawet nie wiecie gdzie, bo gadałem, dajmy na to, na TeamSpeak'u. No i wtedy cały plan poszedł też w piździe, tak jakbyście grali z ruskimi, no. Pyk! Fleszyk, oślepiliśmy. Wychodźcie też z Prefire'em. Mapki treningowe są. Jak widzicie, nie przeładowuję od razu. Zawsze ktoś tu może być. Przeładowuję dopiero wtedy, kiedy mam okazję. O kurde, nie widziałem go nawet. Wtedy, kiedy mam okazję. Dobra, ja sobie pójdę zaplancić. Sobie zrobimy takiego planta na pita. O nikach wam już powiedziałem, tak? To teraz celowanie. Celowanie też jest bardzo ważne w Counter-Strike'u. Ponieważ, no, kurde, jakby wam to wytłumaczyć. Dajmy na to, jestem silverem, tak? Idę sobie, idę i zwiedzam po prostu niebo. I sobie tak biegam z celownikiem u góry, nie? I dajmy na to, niech mi się ktoś tutaj pojawi. O! Ciężko przytrzyma te full auto. Tak samo jakbyśmy szli tutaj z celownikiem w dół. Ja wiem, że kurde. Niektórzy ludzie grali w Minecrafta i kurde cały czas wpatrzeni są w podłoże na mapie. Ale no naprawdę, kurde, ludzie, ogarnijmy się, bo no zobaczcie teraz, zobaczcie zaraz. Idę sobie tak z celownikiem w dół, nie? Wiadomo, głowa przeciwnika będzie gdzieś tutaj, a ja mam celownik tu. I patrzcie, jaki muszę ruch myszką zrobić. A jakbym miał tak, na przykład dajmy na to, o. Ta kropka to jest głowa przeciwnika. Ja mam myszkę tutaj, celownik. I widzicie, jaki mam dystans? A jakbym miał od razu tu, to patrzcie. I już mam automatycznie nacelowany na głowę. I dodatkowo używajcie granatów, bo to wam niekiedy może uratować życie. Tu by była wupa, wy byście wybiegli i automatycznie wcelowani w niego. Dorzucajcie sobie smoki. Kurde. Dorzucajcie sobie smoki, tak żeby was AWP-a stamtąd nie mogła zdjąć. Jak wiecie, że ktoś jest na szorcie i chcecie zaplantować, dorzućcie mu granat. Może go zabijecie, może nie. Tu jest taki standardowy mniej więcej plant. Ja lubię się kitrać w tej pozycji czasem. Tutaj jest fajnie na shorta, widać co się tam dzieje. Ale przeważnie na pita sobie plantuję. Tu sobie mogę teraz przeładować. No już widzę, że jeden mój biegnie CT. Widzicie? Wiedziałem, gdzie jest głowa przeciwnika. I automatycznie wpadł strzał, jak go zobaczyłem. Tylko najechałem na niego myszką i automatycznie leży. I granaty. Granaty też są bardzo ważne. Bo na przykład to, patrzcie. Pokażę wam coś takiego, może mi się uda, może nie. Rzucam sobie smoka stąd. Jakby mi się nie udał. Kurde, flash mi się nie udał. I widzicie? AWP musi się przesunąć w te miejsce. Ale tu możemy łatwo skanować. Wchodzimy do pita sobie. Dobra, nie rzucę, bo jeszcze ich zabiję. I kurde, co? I wywalą mnie z meczu. Dobra, gdzie jest przeciwnik? Jest na CT. I dorzucamy sobie nade'a. No nie zabiliśmy go akurat w tym momencie, ale napita sobie plantujemy. Oni już wracają. Jak to boty. I starajcie się nie wychylać. Ja teraz wychylam, bo gram z botami, to tam. To nie jest matchmaking, że bym musiał patrzeć na to, czy ktoś gdzieś jest. Bo boty tak nie grają. O, słyszymy ich tutaj. Leży. Jeszcze jeden. O! Flesza rzucili.
No nie, skacz tak. I widzicie, celowanie już mam mniej więcej jako tako opanowane. Ja jeszcze wiadomo, nie jestem jakimś tam pasza bicepsem, żeby kurde jednym pociągnięciem myszy już wiedzieć, gdzie przeciwnik jest i automatycznie go zabić. Co jest jeszcze bardzo ważne, miejscówki na mapach. Musicie znać wszystkie miejscówki na każdej mapie z obszaru turniejowych. O, teraz ich tutaj trochę. Jeszcze jeden, kolejny ace. Hu. Poszło. Jeszcze sobie zaplancę. No to chyba wszystko opowiedziałem, więc dokończmy ten meczyk. 7-0. Sawupy ładnie teraz zagrałem, więc proszę, padł. Może zaraz mi się ten flash uda. Tak na szybko, jest. Tu oczywiście boty nie patrzą na tą pozycję. Oni tam rushują gdzieś daleko. Więc ja sobie sprawdzę tutaj. Tutaj jest jeden. Ale zobaczymy, jak zareaguje na to. No, da się przez to skanować, czy nie? No i teraz sobie ładnie na pita zaplantujemy. I będziemy sobie z pita oglądać, czy nie biegnie. O, gdzieś tam jest. Padł. Wygraliśmy. Dobra, więc to, co miałem omówić, omówiłem w tym właśnie odcinku. Pamiętajcie, czułość myszki, rozdzielczość. Zobaczcie sobie zawsze, jakie niki mają wasi przeciwnicy. Celujcie zawsze tam, gdzie może być przeciwnik. Używajcie granatów, bo wiele razy zdarzyło mi się, że miałem wszystkie granaty i nagle padłem i ktoś je zabrał. Używajcie ich. Ale nie na początku rundy, nie wyrzucajcie wszystkich. Zachowajcie sobie zawsze jakieś tam granaty, jeżeli umiecie granaty, na przykład jakieś smoki i wam będą potrzebne na przykład w połowie rundy, użyjcie je w połowie rundy, tak jak planowaliście. A nie, tutaj rzucę smoka, tu sobie rzucę mołotowa, a tam flesza, dwa flesze i po sprawie. No nie, używajcie trochę mózgu, bo Counter-Strike jest grą, gdzie trzeba troszkę czasem pomyśleć. I jeszcze pamiętajcie o komunikacji, o precyzyjnym i dokładnym przekazie informacji oraz żeby znać wszystkie miejscówki, bo to też jest naprawdę ważne. Teraz sobie wyłączę to. Tak, wyłączę to. I to na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, dalej mam Silvera 4, jeszcze nie spadłem. No kurczę, 2 miesiące denrankuję i nie potrafię spaść z rangi. Zresztą widzieliście wczoraj sami. Przegrałem już chyba, nie wiem, z 50 parę meczy i spadłem z Golda 1 do S5. I dopiero po znowu przegranych chyba z 15 czy 20, już nawet tego nie liczę. No zresztą obejrzyjcie sobie sami, jak wyglądają moje mecze. Jak widzicie, 16-0, 16-3, 16-0, 16-0, tak, 16-0, 16-0, tutaj 6-4 nawet, ale to się chyba poddaliśmy, nie pamiętam nawet, tutaj 16-3, tutaj 16-4 i znowu 16-3 i no kurde, no nie umiem spaść z tej rangi, ludzie. Nie wiem, co jest, ale jest tylko 3 rangi i zaczynam mecze silverów, więc do następnego odcinka. Ale jeszcze zanim powiem to słowo, to bardzo bym was prosił o to, że jeżeli oglądacie mnie, a nie macie, nie kliknęliście na subskrybuj, proszę zróbcie to, bo jak już mówiłem,
Do końca tego roku chcę uzyskać próg 50 subskrypcji. To nie jest dużo, mam już 23. Ludzie, zlitujcie się nade mną. Robię to dla was i dla siebie. I to by było takie dla mnie wsparcie, bo chcę mieć już troszkę więcej widzów. Jeżeli możecie, prześlijcie te filmiki komuś tam dalej. Może mogą nawet, kurde, nie wiem, oglądać przez 2 minuty, ale no proszę o tego suba. Proszę o tego suba, bo to jest dla mnie ważne. I jeżeli będzie ten próg 50 subskrypcji, postaram się odwdzięczyć. I jeszcze jedna informacja a propos dotycząca kręcenia odcinków w plenerze o tematyce Serious Sama. Przekładam to na następny rok, na następne wakacje albo późną wiosną, bo teraz już ciągle u mnie pada, nie ma takich ładnych dni. A dopiero teraz zacząłem kompletować cały ekwipunek potrzebny do tego, wszystkie rekwizyty, więc no teraz patrząc za okno nie dałbym rady po prostu, bo musi być ładna pogoda do tego. To nie może być zima, nie może padać deszcz, musi być słońce. Tak, słońce. I jest przewidziane właśnie kręcenie tych filmów na właśnie wakacje. Następne wakacje. Wakacje 2018 roku. Wtedy też pojawi się konkurs i będzie można wygrać klucz do gry Serious Sam na Steamie. Oczywiście bez dodatku, ale jeżeli ktoś wygra, a będzie miał Serious Sama, to wygra dodatek. Tak, żeby nie był poszkodowany. Więc do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie. Miłego dnia wam życzę. I żegnam. Cześć! Piąteczka wam!